Będziemy rozważali na początek dwa problemy. Jeden to jest problem uniwersalności gramatyk bezkontekstowych, a drugi to jest problem PCP, o którym wspominałem poprzednio. Więc problem uniwersalności gramatyk bezkontekstowych to jest problem, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, czyli dana jest gramatyka bezkontekstowa G o jakimś zbiorze nieterminali sigma i pytamy się, czy ta gramatyka generuje wszystkie słowa nad tym zbiorem nieterminali. Więc możemy zauważyć też przy okazji, że dopełnienie tego problemu jest rekurencyjnie przeliczalne. To znaczy możemy zauważyć, jakby istnieje maszyna, która terminuje, jeżeli nie jest prawdą, że gramatyka generuje wszystkie słowa. Mianowicie ta maszyna próbuje po kolei wszystkie słowa coraz dłuższych długości, zaczynając od słowa pustego, później słowa długości 1, słowa długości 2 i tak dalej. I dla każdego z tych słów maszyna sprawdza, czy gramatyka generuje to słowo. Na przykład używając algorytmu cyk. Tak, jeżeli napotkamy słowo, które nie jest generowane, czyli algorytm cyk na tym słowie powie, że nie, to słowo nie jest generowane przez gramatykę, to wówczas algorytm terminuje i mówi, że gramatyka nie generuje wszystkich słów. W przeciwnym przypadku ten algorytm się bierze. Więc dopełnienie problemu uniwersalności gramatyk jest częściowo obliczalne, czy rekurencyjnie przeliczalne. Inaczej mówiąc, problem uniwersalności gramatyk jest korekurencyjnie przeliczalny, bo jego dopełnienie jest rekurencyjnie przeliczalne. Żeby pokazać, że problem uniwersalności gramatyk nie jest rozstrzygalny, pokażemy redukcję z dopełnienia problemu stopu. Właśnie korzystamy tutaj z dopełnienia problemu stopu w związku z tym, że ten problem jest korekurencyjnie przeliczalny, więc nie byłoby nadziei na istnienie redukcji z problemu stopu, który jest przeliczalny, do problemu, który jest korekurencyjnie przeliczalny. Ale to jest taka dygresja na marginesie. Nie trzeba robić tej analizy, żeby wpaść na tą redukcję. Więc idea jest taka, że dostajemy maszynę Turinga M i z tej maszyny skonstruujemy gramatykę, nazwijmy ją GM, w taki sposób, że maszyna M nie terminuje na słowie pustym, wtedy i tylko wtedy, gdy gramatyka generuje wszystkie słowa. Jak to możliwe? No, co to znaczy ta równoważność? Po zanegowaniu tej równoważności, jeżeli zaneguję obie strony tej równoważności, to dostajemy równoważność, która mówi, że istnieje bieg terminujący maszyny M na słowie pustym, wtedy tylko wtedy, gdy istnieje słowo, które nie jest generowane przez tą gramatykę. Tak, to jest ta sama równoważność, tylko zapisana troszeczkę inaczej. Czyli inaczej mówiąc, bieg terminujący maszyny M na słowie pustym ma niejako odpowiadać. Czyli chcę, żeby istniał bieg terminujący wtedy, tylko wtedy, gdy istnieje słowo, które nie jest generowane przez gramatykę. Można myśleć o... Więc niejako te słowa, które gramatyka ma generować, to są rzeczy, które nie są biegami terminującymi. To jest idea. Czyli jeszcze raz, idea jest taka, że język generowany przez naszą gramatykę, którą chcemy skonstruować, więc to jest nasz cel właściwie. Jak zrealizujemy ten cel, to będziemy mieli powyższą równoważność zagwarantowaną. Więc naszym celem jest skonstruowanie takiej gramatyki, że ta gramatyka generuje wszystkie słowa, które nie są opisami terminujących biegów maszyny M na słowie pustym. Czyli przeanalizujmy to, co tu jest tu napisane. Co tutaj jest napisane? Gramatyka generuje wszystkie słowa nad jakimś alfabetem, który zaraz opiszemy, które nie są opisami terminujących biegów. Więc ja twierdzę, że jeżeli tak zrobimy,
to wtedy powyższa równoważność zachodzi. Czyli jeżeli na przykład, jeżeli M nie terminuje na słowie pustym, to znaczy, że nie istnieje słowo, które jest opisem terminującego biegu maszyny M na słowie pustym. Inaczej mówiąc, wszystkie słowa nie są opisami terminujących biegów maszyny M. Czyli inaczej mówiąc, każde słowo w sigma z gwiazdką należy do języka LOTG, języka gramatyki, dlatego że ten język gramatyki zawiera wszystkie słowa, które nie są opisami terminujących biegów. A właśnie powiedzieliśmy, że ponieważ bieg terminujący nie istnieje, to każde słowo nie jest opisem terminującego biegu. Więc jeżeli maszyna M nie terminuje na słowie pustym, to każde słowo nie jest opisem terminującego biegu. Więc to pokazuje tę inkluzję. Oczywiście język gramatyki G będzie zawarty w sigma z gwiazdką, bo to jest gramatyka o terminalach sigma. Więc tylko nas interesuje ta inkluzja z prawej w lewo. Więc jeżeli maszyna, jeszcze raz, jeżeli maszyna M nie terminuje na słowie pustym, to każde słowo nie jest opisem terminującego biegu, czyli należy do gramatyki. I odwrotnie, jeżeli każde słowo jest generowane przez gramatykę, to znaczy, że każde słowo nie jest opisem terminującego biegu maszyny M na słowie pustym, czyli maszyna M nie terminuje na słowie pustym. Więc to jest nasz cel. Jak zrealizujemy ten cel, to powyższa równoważność będzie spełniona. Dobrze, więc tutaj mamy ten cel i chcemy skonstruować tą redukcję. Czyli zaczynamy od maszyny M i ona ma jakiś alfabet roboczy B, stany, jakiś stan początkowy, jakiś stan końcowy, powiedzmy, że ma jeden stan końcowy i ma jakąś funkcję przejścia. I chcemy tę maszynę M przekształcić na naszą gramatykę GM, która spełnia ten warunek powyżej. Więc inaczej mówiąc, która generuje wszystkie słowa, które nie są opisami terminujących biegów. To co to są opisy terminujących biegów? Taki bieg to jest ciąg konfiguracji. I możemy je zapisać, taki ciąg, jako słowo. To jest ciąg, słowo C0, opisujący pierwszą konfigurację, później jakiś separator, słowo C1, opisujący drugą konfigurację i tak dalej. I każde z tych słów CI ma taką postać, jak tutaj jest narysowana. O taką. Czyli to jest ciąg liter oraz taka jedna litera z dwoma znakami, zawierająca obecną literę oraz stan i dalej ciąg jakichś liter alfabetu roboczego. Więc tak wygląda każda konfiguracja, a cały bieg to jest ciąg takich konfiguracji oddzielonych separatorami. Więc teraz, kiedy to jest poprawny opis terminującego biegu? Chcemy, żeby były spełnione warunki następujące. Po pierwsze, każda konfiguracja jest tej postaci, co powiedzieliśmy. Czyli każda z tych konfiguracji jest słowem, które się zaczyna od liter alfabetu roboczego, później jest taka litera, która jest taką parą i później jest ciąg liter alfabetu roboczego. Więc wszystkie te konfiguracje tutaj mają takie być. Po drugie, to jest poprawny terminujący bieg, poprawny bieg, jeżeli pierwsza konfiguracja ma być bieg na słowie pustym. Więc pierwsza konfiguracja ma być postaci takiej, że są same blanki i stan początkowy.
jeżeli to ma być bieg terminujący, to w ostatniej konfiguracji mamy mieć stan końcowy. I dodatkowo możemy sobie założyć, że wszystkie te konfiguracje mają tę samą długość. Tak? Jeżeli one mają różne długości, to możemy do tych krótszych dopisać blanki po prawej stronie i wtedy wszystkie będą miały tą samą długość. I wreszcie ma być tak, że każde dwie kolejne konfiguracje są ze sobą zgodne. To znaczy maszyna może dokonać przejścia z jednej konfiguracji do kolejnej. Więc to jest, jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, to słowo nad alfabetem sigma, które się składa z alfabetu roboczego, separatora krzyżyk, który rozdziela konfigurację, oraz takich liter podwójnych. Więc słowo nad tym alfabetem, o, takie słowo roz nad tym alfabetem, które spełnia wszystkie te warunki tutaj, to jest właśnie opis terminującego biegu. Dobrze, to wróćmy jeszcze do naszego celu. Nasz cel to jest opisać gramatykę, która generuje wszystkie słowa, które nie są tej postaci. O, wszystkie słowa, które nie spełniają któregoś z tych warunków, mają być generowane przez tę gramatykę. Więc słowa, które nie są opisami poprawnego biegu, czyli te, które chcemy wygenerować za pomocą naszej gramatyki, to są te słowa, które albo nie spełniają pierwszego warunku, albo drugiego warunku, albo trzeciego, albo czwartego, albo piątego. I ponieważ języki bezkontekstowe, więc my chcemy te słowa wygenerować za pomocą jakiejś gramatyki bezkontekstowej. Chcemy pokazać, że ten język jest bezkontekstowy. Ponieważ języki bezkontekstowe są zamknięte na sumy, to wystarczy nam pokazać dla każdego z tych warunków z osobna, czyli słowa, które nie spełniają pierwszego warunku, to jest jakiś język, oraz słowa, które nie spełniają drugiego warunku, to jest jakiś inny język i tak dalej. Mamy 5 języków. Chcemy pokazać, że każdy z tych języków jest językiem bezkontekstowym i chcemy nawet wyprodukować, opisać gramatykę dla każdego z tych 5 języków. Jeżeli dla każdego z tych 5 języków opiszemy gramatykę bezkontekstową, to wtedy weźmiemy sumę języków generowanych przez te gramatyki i dostaniemy język dokładnie tych słów, które nie są opisami terminujących biegów na słowie pustym. I wtedy zrealizujemy nasz cel. No dobrze, no to na przykład, co to jest język słów, które nie są pierwszej postaci? Które nie spełniają pierwszego warunku. To znaczy, że pomiędzy którymiś dwoma krzyżykami mamy słowo nie jest tej postaci. Czyli albo jest więcej symboli takich, albo jest mniej niż jeden taki symbol, mniej niż jeden taki symbol. Czyli albo jest zero takich symboli podwójnych, albo dwa, albo więcej. Tak, czyli istnieją dwa kolejne krzyżyki, pomiędzy którymi nie ma żadnego stanu, albo jest więcej niż jeden stan. No to zbiór takich słów to jest w ogóle język regularny. Więc zbiór słów, które nie spełniają pierwszego warunku, to jest język regularny. W szczególności jest bezkontekstowy. Zbiór słów, które nie są drugiej postaci, czyli to są takie słowa, gdzie przed pierwszym krzyżykiem nie mamy czegoś takiej postaci. Czyli znowu to jest język regularny, jak łatwo zobaczyć. Podobnie zbiór tych słów, gdzie ostatnia konfiguracja nie jest takiej postaci, to też jest język regularny. Więc niespełnianie któregoś z warunków A, B, C to jest opisane językiem regularnym. Teraz warunek D mówi, że wszystkie te konfiguracje mają tą samą długość. Co to są słowa, które nie spełniają tego warunku? No to są słowa takie, że pomiędzy którymiś dwoma kolejnymi krzyżykami mamy słowa różnych długości.
różnych, tak. No to to się da opisać gramatyką. Albo można rozpoznać też automatem ze stosem. Powiedzmy, jak wygląda na przykład gramatyka. Chcemy wygenerować wszystkie słowa takiej postaci, że któreś z dwie kolejne konfiguracje nie są tej samej długości. No to ta gramatyka, ona wygląda tak. Mamy symbol startowy S i generujemy sobie jakikolwiek ciąg znaków. Później jest krzyżyk. Tutaj jest taka kluczowa, taki kluczowy fragment, który będzie opisywał dwie kolejne konfiguracje, ale różnych długości. A mianowicie dokładnie tutaj będzie opisany ciąg znaków, który nie jest krzyżykiem. Tak, gamma to jest wszystkie znaki poza krzyżykiem. Czyli mamy ciąg znaków, który nie jest krzyżykiem. Później tutaj mam nie terminal N, który generuje wszystkie słowa postaci ciąg znaków, który nie jest krzyżykiem, krzyżyk i ciąg znaków, który nie jest krzyżykiem tej samej długości, co ten pierwotny ciąg znaków. Czyli N, ten nieterminal N równa się, generuje wszystkie słowa postaci W, krzyżyk V, takie, że długość W i długość V są tej samej długości. A tutaj jest gramatyka, która generuje wszystkie takie słowa. Czyli każde słowo takiej postaci jest opisane przez dopisanie jakiejś litery z gammy po lewej i po prawej. Gamma to są wszystkie symbole różne od krzyżyka. I więc ten nieterminal N równa się generuje nam słowo postaci U, krzyżyk V, gdzie U i V są tej samej długości. No dobrze, no to jak do tego takiego słowa dopiszemy coś z gamma plus. Gamma plus to są po prostu niepuste słowa nad alfabetem gamma, to znaczy, że tutaj dopisaliśmy jakiś ciąg, niepusty ciąg znaków. I wobec tego tutaj otrzymaliśmy, jak popatrzymy na teraz na ten fragment, odtąd dotąd, od tego krzyżyka tutaj do tego krzyżyka tutaj, to mamy tutaj długość U jest równa długość V, ale jeszcze po lewej mamy coś niepustego, czyli ta długość jest różna od tej długości. Więc w ten sposób wygenerowaliśmy słowo, że tutaj po lewej stronie jest więcej niż coś po prawej stronie. A równie dobrze moglibyśmy wygenerować słowa, gdzie po prawej stronie jest więcej niż po lewej stronie i to robimy dopisując ten niepusty ciąg znaków po prawej od nieterminala N równa się. A i w ten sposób generujemy właśnie takie ciągi konfiguracje, że któreś z dwie kolejne nie są równej długości. Tam jeszcze troszeczkę więcej szczegółów trzeba dopisać, żeby zadbać o sytuację, kiedy te dwie konfiguracje różnej długości są na początku i kiedy są na samym końcu. Wtedy tam nie mamy któregoś krzyżyka. Ale to są szczegóły, które nie są takie istotne. No więc w ten sposób możemy wykryć wszystkie słowa, które nie spełniają tego warunku, że wszystkie konfiguracje są tej samej długości. Dobrze, i teraz chcę jeszcze wygenerować wszystkie słowa takie, że któreś z dwie kolejne konfiguracje z jednej się nie da przejść do drugiej. No i tutaj są pewne podobne, to jest podobna idea. Kiedy z jednej konfiguracji, więc mamy jakiś ciąg rzeczy, który nas nie interesuje, a później mamy dwie kolejne konfiguracje. Więc tutaj mamy interesuje nas wygenerowanie wszystkich słów tej postaci, że mamy dwie konfiguracje, które z takich, że z jednej się nie da przejść do drugiej. Jak wygenerujemy wszystkie te konfiguracje, to później możemy wygenerować wszystkie
Tutaj jeszcze sobie dopisać krzyżyk z lewej i z prawej i tutaj sobie dopisać dowolne rzeczy z lewej i dowolne rzeczy z prawej. I jak to zrobimy, to będziemy mieli wszystkie takie ciągi właśnie, że dwie kolejne się ze sobą nie zgadzają. Więc wystarczy nam wygenerować właśnie wszystkie takie pary, że z jednej konfiguracji nie da się przejść, nie przechodzimy do drugiej. Ale co to znaczy, że z jednej konfiguracji nie przechodzimy do drugiej? No, jak popatrzymy na te konfiguracje, one są tej postaci, co tutaj jest napisane, to jest znowu taka lista warunków. Więc z tej konfiguracji na przykład nie możemy przejść do tej. Dlatego, że nam zmieniło się litera B na literę A w miejscu, gdzie to się nie powinno nastąpić. Tak? Więc może być taki rodzaj błędu. Jest kilka rodzajów błędu. Na przykład litera nam się zmieniła w miejscu, w którym nie powinna się zmienić. Albo głowica się przesunęła w stronę, którą nie powinna się przesunąć. Albo stan jest niewłaściwy. Więc zajmijmy się, znowu to jest, mamy alternatywę kilku rodzajów błędów, trzech rodzajów błędów. Zajmijmy się pierwszym rodzajem błędów. Czyli pierwszy rodzaj błędów mówi, że symbol nam się zmienił w jakimś miejscu, gdzie nie powinien się zmienić. Jak opisać wszystkie takie słowa w postaci C i krzyżyk C i plus 1, gdzie coś takiego nastąpiło? No to są słowa postaci U, A, V, krzyżyk, U, może tutaj jeszcze napiszę, tak, B, V, takie, że są wszystkie takie słowa, takie, że no, długość U jest równa długości. I tu mamy dwie litery z alfabetu sigma, które są sobie różne, od siebie różne. No i powiedzmy jeszcze, co to znaczy, że nie. No więc ja twierdzę, że tutaj nie powinno się to A zamienić na to B. Jeżeli powiedzmy, że to są litery alfabetu roboczego. O, więc jeżeli widzimy takie słowo, taką konfigurację, a V i V prim należą do gamma prim, czyli to jest ciąg tam liter alfabetu roboczego lub parę litera i stan. Jeżeli widzę taką konfigurację i taką konfigurację, to wiem, że coś poszło nie tak, bo na odpowiadających sobie miejscach, one są odpowiadające sobie, dlatego że długość U i długość U prim są równe sobie, ale tutaj mam literę A, a tutaj mam literę B. Znaczy, że mi się zamieniła jakaś litera. Tak. Jeżeli chodzi o stan niewłaściwy, to zaraz przejdziemy do tego. Ale teraz mówię o tym warunku, że zamieniła się nam jakaś litera z jednej konfiguracji do drugiej. No i rozważmy na przykład ten język. No to ja twierdzę, że to jest język bezkontekstowy, czyli to są słowa właśnie takie, że mamy tutaj coś tej samej długości, co tutaj. Aha. Tutaj jest A, tutaj jest B, a tutaj jest cokolwiek. To jest język bezkontekstowy, można nietrudno wygenerować gramatykę, która opisuje ten język. Można też zrobić automat ze stosem. Ten automat ze stosem najpierw zlicza, jest niedeterministyczny, zlicza długość tego prefiksu U, później zgaduje, że tutaj jest coś, co się zepsuło,
litera A, zapamiętuje, że tutaj była litera A, później ignoruje kolejne symbole, aż do napotkania krzyżyka i teraz po krzyżyku zrzuca ze stosu tyle symboli, które wrzucił na początku przy wczytywaniu słowa U. Teraz zrzuca ze stosu tyle samo symboli, żeby odliczyć tą samą długość, co długość słowa U i sprawdza, że jak już zrzuci wszystkie litery, to mamy tutaj literę B, a miała być litera A. I wtedy jak zobaczy literę B, to akceptuje, bo zauważył, że jest błąd. O, więc to jest automat, który wykrywa jednego rodzaju błąd. Inny rodzaj błędu jest taki, że właśnie stan się nie zgadza. Na przykład, o, więc tutaj, jaki powinien być stan? Jeżeli po wczytaniu, jeżeli maszyna Turinga ma w swojej funkcji przejścia napisane, że jest, będąc w stanie Q i widząc literę A, przechodzi na przykład, pisze literę B i przechodzi w prawo i przechodzi do stanu Q prime, to tutaj, jeżeli mamy stan Q bis i Q bis jest różny od Q prime, to znaczy, że stan się nie zgadza, bo przeszliśmy do konfiguracji, nawet jeżeli nie wystąpił ten błąd, który mówiliśmy, czyli jeżeli litery wszystkie się zgadzają, ale stan Q bis jest nie ten, co powinien być. Ok, czyli taki rodzaj błędu, że stan się nie zgadza, to jest taki, że po lewej stronie od krzyżyka mam literę, która jest parą QA, a po prawej stronie od krzyżyka mam literę, która jest parą zawierającą stan Q bis, różny od tego Q prim, który jest wyznaczony przez delta od QA. To w ogóle taki rodzaj błędu to znowu jest język regularny. Tak, to jest tak, że jeżeli po lewej stronie jest jakiś stan, sprawdzamy, jeżeli po lewej stronie jest jakiś stan, to po prawej stronie jest jakiś stan. To może zrobić automat, zwykły automat skończony. Sprawdza, że stan się zgadza. Ten rodzaj błędu możemy wykryć za pomocą automatu skończonego. Więc tak naprawdę to nie jest, więc to jest język regularny i w szczególności jest bezkontekstowy, więc to jest jeden z rodzajów błędów. Jeszcze jest inny na przykład rodzaj błędu taki, że głowica się przesunęła w niewłaściwą stronę. Czyli głowica się miała się przesunąć w prawo, a na przykład przesunęła się w lewo. Ale jest w dobrym stanie. Jesteśmy, tylko że kierunek był zły, tak? Czyli funkcja przejścia mówiła, że maszyna ma przejść w lewo, w prawo, a przeszła w lewo. No to znowu możemy wykryć to, porównując te długości tych prefiksów. Mianowicie te długości powinny być plus minus jeden takie same, więc patrzymy na to, co się dzieje przed stanem. O. Więc ten język, że maszyna się przesunęła w złą stronę, to jest taki, że jeżeli się przesuwa w prawo, czyli jeżeli głowica powinna się przesunąć w prawo, to długość tego prefiksu po prawej stronie powinna być równa o jeden dłuższa niż długość prefiksu po lewej stronie. Więc tutaj to jest język składający się z tych par konfiguracji, że głowica powinna się przesunąć w prawo, ale się nie przesunęła w prawo. A analogicznie możemy zrobić taki język, gdzie głowica powinna się przesunąć w lewo, ale się nie przesunęła w lewo. Czyli tutaj powinno być minus 1, a ten kierunek jest
strzałka w lewo. No i oba te języki są bezkontekstowe. No bo znowu teraz powinniśmy sprawdzić, na przykład automatem ze stosem możemy tutaj, automat ze stosem liczy, czyli wrzuca na stos sobie po jednym żetonie za każdym razem, jak zanim dotrze do tej litery. Później ignoruje to, co jest dalej. A jak widzi krzyżyk, to zrzuca ze stosu po jednym symbolu i tam sprawdza, aż dotrze do tego momentu, gdzie jest kuprim B i sprawdza, że coś się nie zgodziło. No nie wchodzimy w szczegóły teraz tej konstrukcji, ale mam nadzieję, że widać, że automat ze stosem, czy tak naprawdę z takim licznikiem, może zobaczyć, że te dwie długości nie spełniają tego warunku. O, więc jest tych kilka rodzajów błędów i każdy z nich możemy opisać językiem bezkontekstowym. Wobec tego sumę tych wszystkich języków możemy opisać językiem bezkontekstowym. Czyli słowa, które nie są postaci tej, co tutaj jest napisane, możemy opisać za pomocą gramatyki. I to znaczy tyle, że zrealizowaliśmy nasz cel, czyli skonstruowaliśmy gramatykę, opisaliśmy gramatykę, która generuje wszystkie słowa, które nie są opisami terminujących biegów na słowie pustym. I teraz powinniśmy jeszcze powiedzieć, że tę gramatykę GM można skonstruować efektywnie. To znaczy, jeżeli ktoś mi da maszynę M i jej funkcję przejścia, to ja mogę opisać, mogę za pomocą algorytmu skonstruować tą gramatykę GM. No to jest dosyć żmudne, bo tam jest bardzo wiele przypadków, ale można to jawnie po prostu podać wszystkie produkcje tej gramatyki, która czytam automatu ze stosem, a później ten automat ze stosem mogę przekształcić na gramatykę. Więc mogę to zrobić efektywnie. Wobec tego mamy właśnie, to daje tę redukcję. To jest redukcja, czyli efektywne przekształcenie maszyny M w gramatykę GM o tej własności, że maszyna M nie ma biegu terminującego na słowie pustym, wtedy tylko wtedy, gdy gramatyka GM generuje wszystkie słowa. To znaczy wszystkie słowa nie są poprawnymi opisami biegu akceptującego na słowie pustym. Dobrze. To mam nadzieję, że to jest jakoś zrozumiałe.